Młodzieży Państwu, dziękujemy za zaproszenie. Może to powiem, tak niedawno miałem urodziny, takie przygnębiające. No wiecie, jak to jest. Człowiek dzwoni do lekarza i mówi, że tak, że a to nogi puchną, a kumpel, chirurg, czy też żeglarz mówi, no stary, no co chcesz, no już masz swoje lata. Ja mówię, no tak. Jeść mogę wszystko, tak jak jadłem, on mówi, no musisz uważać, ja mówię, pić mogę wszystko, jak piłem, on mówi, też musisz uważać. I tak, też wzrok już nie ten, i tak usiadłem tego dnia, zajrzałem w notes i tak pomyślałem, popatrzyłem, gdzie przyjdzie mi spędzić koncert. Taki, patrzę, czy tam noc w muzeum. Na szczęście pomyliłem nazwę. Odetchnąłem z ulgą. Dominiko, i z tej radości miałeś coś ładnego powiedzieć na początku. Tak, zwykle kończymy, proszę Państwa, nasze spotkania tą piosenką, ale dzisiaj złamiemy naszą tradycję i zaczniemy od piosenki, która nas tutaj zwabiła, czyli od pieśni gruzińskiej ze specjalną dedykacją dla pracowników muzeum. Urchnie ziemię na zboczu i pestkę winorną w niej złożę. A gdy winnym owocem kronowa obrodzi mi widź, zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi potworzę. Bo do prawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo do prawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć. Raz w roku jest tak zwany rejs muzyków, na który to płynie załoga, no taka składająca się z ludzi, którzy śpiewają na co dzień piosenki żeglarskie. I jest koja, w koi śpi prawda, żeglarz, a obok niego gitara. Tych gitar jest 150 tysięcy i bez przerwy ktoś gra w kubryku. Kubryk to takie, jeśli dla tych, mówię, którzy nie wiedzą, nie znają budowy takiego żeglowca, kubryk to takie wspólne pomieszczenie dla żeglarzy, taka sypialnia. Wyobraźcie sobie teraz środek Bałtyku, gdzieś tam ktoś rżynie w brycza, koszulka w paski, prawda, jakiś rum i tak dalej, a my śpiewamy tak. Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży. Druga miłość życie zna i z tej pierwszej co robi? Co robi, pytam? O, dobrze. A ta trzecia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz. Słuchajcie, mamy tylko godzinkę z kawałki, nie marnujcie czasu. Wybaczcie, piechocie, że tak nierozumne czasami bez tchu. My zawsze w pochodzie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od psu. Jak długo tak można, bez droża mokrego i błoto i wiatr, i wierzba przydrożna, jak siostra pomarła, zostaje łza. I wierzba przydrożna, jak siostra pomarła, orkiestra wojskowa. Nawet chyba tu próbę słyszeliśmy przed chwilą. Ale no, ale orkiestry tety. Uwaga. Więc wiecie, o co chodzi i na pewno i nie stawiajcie oporu.
dziewczęta z przodu orkiestry idą, nie wiem jak w tutejszej orkiestrze, ale kiedy ja grałem w orkiestrze dętej wojskowej z przodu, załapałem się, słuchajcie, najpierw próbowałem na trąbce, potem okazało się, że to tak dmuchać jest strasznie ciężko, potem były werble. Więc znalazłem taki paczek utarał leży, a ponieważ miałem pewnego rodzaju, ponieważ grałem na gitarze, śpiewałem, więc wkładam się w łaski, prawda, mój przełożony i powiedzieli, wybierz sobie instrument. I wybrałem sobie oczywiście ten, na którym nie było rozpisane partytury, żeby nie musieć się uczyć. I wybrałem lirę. Szedłem z przodu. Lira to takie dzwonki, cymbałki, kapionowe, prawda, i sobie szedłem, grałem, grałem co chciałem. I tylko słyszałem głos naszego kapelusza, który wracał się i mówił Korycki, marsza nie brusa, marsza nie brusa. A ja z przodu orkiestry, jeśli chodzi o instrumenty dęte, załóżmy, no w tej mojej szły trąbki, to będą panie. Panie śpiewają tak. Na pewno zaśpiewacie gorzej niż panowie, ale spróbujcie. Uwaga, panie, raz, dwa, trzy, i. Załadnie, załadnie, z tyłu. Idą takie wielkie trąby, tuby, helikony i tak dalej, i to będą panowie. Panowie śpiewają tak. Proszę. O! Myślałem, że będzie jedno. Trąbki, uwaga, trąbki, jeszcze raz. Uwaga. Najpierw trąbeczki. Trzy, i. Chłopy! Trąbki. Tuby. Raz pewien żołnierz sobie żył odważny i zawsze. Świat i zwalczać zło niezmiennie był gotowy. Stał ciągle wśród zabawek, bo był przecież papierowy. Trąbki! Chłopy! Buzą się chłopaki, trąbeczki! Państwa, z dumą pokażemy naszą ostatnią wydaną płytę, na którą czekaliśmy w sumie prawie pół roku. Materiał leżał, dlatego że na końcu tej listy jeden z naszych koncertów zarejestrowany w tawernie warszawskiej Gniazdo Piratów, typowo żeglarskiej tawernie, w której to śpiewamy też balady o Kuczarze Wysockiego. A ponieważ na końcu zachciało nam się umieścić starą pieśń gruzińską, a żeby nagrać taką, wydać piosenkę na takiej płycie, zamieścić, trzeba mieć zgodę autora, ponieważ Bułat już odszedł na wygidne reje, ale pozostawił spadkobierców. Zapisał w testamencie ową pieśń pewnej Szwedce. Trzeba było Szwedkę znaleźć, nauczyć się szwedzkiego, nie żartuję. Zapytać, poprosić o zgodę, wysłać MP3, przetłumaczyć. Ona musiała to zadzwonić do swoich kolegów w Polsce, zapytać, czy ładnie śpiewamy, prawda? I czy mądrze śpiewamy, czy to jest dobre tłumaczenie. I to wszystko trwało jakiś czas. Ale dlaczego pokazałem płytę? Tytułowa piosenka z tej płyty to Plasterek, Cytryny i ja. I nawet okładka jest taka, Dominika wymyśliła, że wystarczy, że nie będzie tu, tylko będzie Plasterek, Cytryny. Nie traktujcie tego jako instruktaż, ale kiedyś usiadłem sobie w domu, ponieważ słońce wpada do lasu, do którego mieszkam. Nie mam w okolicy wody, na której mógłbym się wyszaleć, więc każdy żegluje z rozpaczy jak może. Ja wyciągnąłem butelkę whisky, butelkę coli, plasterek cytryny i tak siedziałem, ten plasterek żeglował od brzegu do brzegu, myślę sobie, napiszę piosenkę. Uwaga! Ja śpiewam, a wy za mogę, kochana, powtarzać. Na koniec ciężkiego dnia i na koniec ciężkiego dnia, gdy słońce już w lesie zaczyna się chowywać. To nie wiem jak wy, ale ja, proszę bardzo. To nie wiem jak wy, ale ja lubię tak sobie odciut pożeglować. Szklaneczka cieszy się, bo szklaneczka cieszy się, bo widzi, że koli butelkę wytacza i przypomina mi o przypomina mi dobrze, po odrobinie
rudego skarcza. Od brzegu szklanego, poszklany horyzont, gdzie szkolu rozgrywa się płon. Płyniemy spokojnie, pośpiechem się przydząc, plasterek, cytryny i ja. Od brzegu szklanego, słuchajcie. Od brzegu szklanego, poszklany horyzont, gdzie szkolu rozpina się błąd. Płyniemy spokojnie, pośpiechem się przydząc, plasterek, cytryny i ja. Już są nasi zobaczy.